Hej, tu Sonia, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na film z serii Q&A, temat Nowy Jork. Od razu Wam jeszcze chcę podziękować za oglądanie całej serii z Nowego Jorku. Widzę po komentarzach i wiadomościach, że bardzo Wam się te filmy podobały, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Widzę, że nadal dużo osób, którzy są regularnymi widzami, nadal nie nacisnęli przycisku subskrybuj, więc teraz jest na to czas. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. No i zaczynamy. Pierwsze pytanie dotyczy noclegów w Nowym Jorku. Słuchajcie, dałam to na start, było bardzo dużo pytań o nocleg w Nowym Jorku. To pytanie będzie też dość rozbudowane. Takie najczęściej pojawiające się pytanie, czyli ile kosztuje nocleg w Nowym Jorku, hotel czy Airbnb, w jakiej lokalizacji szukać i z jakim wyprzedzeniem. No to od razu tutaj na wstępie powiem, że jeżeli chodzi o Airbnb, to nie jest już to opcja legalna w Nowym Jorku, o czym wspominałam też w tegorocznych vlogach. W ogóle jeżeli chodzi o wynajem mieszkań, taki krótkoterminowy, to jest to trochę problem. Pojawiło się po prostu jakiś dużo obostrzeń, Airbnb tam chyba jakąś sprawę w sądzie przegrało i tego typu rzeczy. No i z tego względu niestety już nie można wynająć tak legalnie Airbnb, tak łatwo jak to można było kiedyś, więc zostają nam hotele. A jeżeli chodzi o hotele, to my spaliśmy w naszym życiu tak naprawdę w czasie tych pobytów w Nowym Jorku i na Brooklynie, i na Dolnym Manhattanie, i na Środkowym Manhattanie. No i rzeczywiście, tak jak miałabym podsumować, to najbardziej pasuje nam ta opcja nocowania na Dolnym Manhattanie, z tego względu, że my na przykład spaliśmy teraz w tej okolicy Tribeca, Soho, dokładnie to była Tribeca, jest dużo spokojniej niż w Midtown, niż na Środkowym Manhattanie, gdzie mamy, wiadomo, blisko Times Square i tak dalej. Tam jest zawsze dużo, dużo więcej turystów. Dlatego fajnie, wiecie, po Manhattanie można się bardzo swobodnie poruszać metrem i bardzo szybko dojedziemy z punktu do punktu. Te dystanse nie są też na tyle duże, że naprawdę można też po prostu po Manhattanie sobie chodzić. Więc moim zdaniem to, czy będziecie spać na Dolnym Manhattanie czy na Środkowym Manhattanie, bardzo nie wpływa na to, jak będzie ten Wasz czas na samej wyspie wyglądał. A jeżeli chodzi o ceny, to tak naprawdę jest bardzo, bardzo różnie. Jak wiecie, hotele w każdym mieście, jakiego miasta nie weźmiemy, czy to jest, nie wiem, Paryż, Londyn, Warszawa i tak dalej, wiecie, że ten rozstrzał jest ogromny. Wszystko zależy od lokalizacji, wszystko zależy od danego miesiąca, a nawet dnia, tygodnia, wszystko zależy od jakichś aktualnych promocji, od tego, z jakim wyprzedzeniem rezerwujecie, co też nie jest zawsze powiedziane, że im wcześniej, tym lepiej. Czasem jest tak, że dzień przed hotel jest tańszy. Ciężko mi te konkretne ceny powiedzieć. Jeżeli chodzi o Nowy Jork, to w ogóle o Stany, to też wiadomo, musimy patrzeć na kurs dolara. My byliśmy w Stanach, jak ten dolar stał na poziomie 3,70, ale było też prawie, że 5 zł. Więc to taki tip od razu, jak patrzycie na cenę hotelu, na przykład na jakichś stronach typu Booking, to też warto sobie wejść na przykład na oficjalną stronę tego hotelu, zobaczyć, ile jest ta cena w dolarach, bo na przykład jeżeli będziecie bukować hotel we wrześniu, a jedziecie w grudniu, to ten kurs dolara może być inny, a na wielu stronach jest tak, że płacicie dopiero po przyjeździe i wtedy okaże się, że 1000 albo 2000 drożej musicie zapłacić. Ja zrobiłam taki mały test i wpisałam teraz po prostu na właśnie jednej z takich bardziej znanych przeglądarek, chyba to był Booking, hotele Nowy Jork, Manhattan wzięłam tylko pod uwagę w tym wypadku, zaraz Wam powiem dlaczego. Wybrałam ocenę ponad 8, czyli te hotele, które mają tam dobrą ocenę i wzięłam pod uwagę dobre lokalizacje. Wyskoczyły mi jakieś tam hotele na Harlemie i tak dalej. Bardziej brałam pod uwagę właśnie te środkowe i dolne Manhattan. To najtańsze hotele na tydzień we wrześniu 2024, bo wzięłam taki miesiąc, pokazało mi między 8 a 10 tysięcy za tydzień. Za pokój hotelowy, taki dwuosobowy. To były spoko hotele, właśnie miały tą już tu powiedzmy lepszą ocenę, ale wiadomo, to nie będzie jakiś duży, duży standard. W takim już trochę lepszym standardzie, w dobrych lokalizacjach, powiedzmy ładne hotele, nowsze hotele, może często jakiś większy pokój, ale to też nie jest zawsze reguła, kosztują kilkanaście tysięcy za tydzień. No i my tak płaciliśmy za nasze hotele w tym roku. I ten pierwszy hotel, w którym spaliśmy, ten na Środkowym Manhattanie, który pokazywałam w pierwszym vlogu, oraz ten hotel, który gdzieś tam przemknął, dużo go nie pokazywałam, na Tribece, również kosztował kilkanaście złotych za tydzień, za dwie osoby, za taki pokój. Standard ich był bardzo fajny, ale wiadomo, są też hotele w Nowym Jorku, które są jeszcze bardziej premium, jeszcze bardziej luksusowe. Mamy pokój na przykład z widokiem, mamy pokój na wysokim piętrze z widokiem, są jakieś dodatkowe udogodnienia. Takie hotele kosztują już od kilkunastu tysięcy w górę, nawet od kilkudziesięciu tysięcy złotych za tydzień. Gdzie można spać taniej w Nowym Jorku? Na pewno można spać taniej w innych dzielnicach niż Manhattan. Manhattan jest oczywiście najdroższy. Można szukać hoteli na Brooklynie czy na przykład na Queens, ale tutaj warto zwrócić uwagę na lokalizację taką, żeby na przykład
sprawdzić sobie, wpisać w Google Maps ten hotel, który tam znajdziemy, nie wiem, na Brooklynie i zobaczyć, ile nam zajmie dojazd na Manhattan. Właśnie sobie nawet wziąć to Times Square jako przykład, bo dojedziemy na środkowy Manhattan albo, nie wiem, na jakiś Penn Station, coś takiego. Sprawdźmy sobie, ile dojedziemy. Jeżeli to jest dojazd na przykład 20-25 minut, prawie pół godziny i dla Was to jest okej, mając na uwadze to, że będziecie musieli na ten Manhattan dojeżdżać, bo tam jest dużo atrakcji, no to jest okej wtedy. Jeżeli rzeczywiście na tym hotelu można w taki sposób zaoszczędzić, to na pewno poza Manhattanem te hotele będą tańsze. Ja jednak, jeżeli miałabym Wam polecić nocleg na pierwszy raz, jeżeli jedziecie pierwszy raz do Nowego Jorku i macie ten budżet na nocleg, nie chcecie tak jakoś turbo na nim zaoszczędzić, to jednak warto spać na Manhattanie, ponieważ tam jest najwięcej atrakcji. Jeżeli ja bym już jechała któryś raz, zresztą my w zeszłym roku spaliśmy parę dni na Brooklynie w hotelu, to jest coś innego, tak? Bo chcemy na przykład eksplorować inne dzielnice, może chcemy trochę ten Brooklyn zwiedzić, ale to już też nieraz mówiłam, jeżeli szukacie noclegu na różnych stronach, takich wyszukiwarkach, to co warto wziąć pod uwagę? Na pewno warto wziąć pod uwagę ocenę. Ja zawsze sobie filtruję po ocenach, na przykład, żeby była to na przykład, nie wiem, ponad 8, ale też warto zobaczyć oceny na innych portalach, czyli jak patrzycie, nie wiem, na jakichś stronach związanych z hotelami, spójrzcie też na przykład na Google Maps, jaka jest ocena tego hotelu i tak dalej. Poza tym też warto czytać opinie, warto zwrócić uwagę na lokalizację, ale tak jak mówię, jak śpicie na Manhattanie, to raczej wszędzie będziecie mieli dość sprawny dojazd, ale można sprawdzić, gdzie jest na przykład najbliższa stacja metra, zorientować się. Też ważne jest w Nowym Jorku, żeby zobaczyć, czy na przykład hotel jest dobrze wygłuszony, czy nie jest strasznie głośny. No, Nowy Jork to jest głośne miasto, no i dobrze na przykład po całym takim dniu wrócić sobie do cichego pokoju hotelowego, a nie musieć spać z korkami w uszach. Kiedy szukać noclegu? Zwykle jest taka zasada, im szybciej, tym lepiej. My na przykład robimy tak, że kupimy bilety do Nowego Jorku, to od razu gdzieś tam tych noclegów szukamy, ale wiecie, z hotelami to nie ma reguły, bo właśnie ten rynek jest tak dynamiczny, że na pewno nieraz ktoś z Was miał taką sytuację właśnie, że bukowaliście hotel dzień przed i cena była jakaś promocyjna. Ja zawsze z wyprzedzeniem to robię, żeby też były zawsze na pewno miejsca, żeby już być pewnym, że ten hotel mam. Jeżeli chodzi jeszcze o to kiedy, to na przykład też warto zwrócić uwagę na miesiąc, w którym jedziemy, bo jak jedziemy w grudniu, kiedy są święta i naprawdę jest bardzo dużo turystów w Nowym Jorku, to może warto właśnie to zrobić wcześniej, żeby nam nie sprzątnęli sprzed nosa tego hotelu, który byśmy chcieli. Kolejne pytanie, jeżeli miałabyś wybrać jedną porę roku, którą najbardziej warto wybrać do Nowego Jorku, to jak to by była? Jest to ciężkie pytanie, bo i właśnie dużo się nad tym zastanawiałam i stwierdziłam, że jakbym jechała pierwszy raz do Nowego Jorku, jeżeli ktoś z Was jedzie pierwszy raz ever, to chyba bym najbardziej poleciła właśnie taki wrzesień. Dlatego, że nie jest już tak gorąco jak w lipcu, sierpniu, bywają jeszcze upały, dlatego może lepiej postawić na przykład na drugą połowę września. Wtedy też od razu powiem, że już są halloweenowe dekoracje, bo my jak już tak byliśmy we wrześniu, kiedyś to już było halloweenowo trochę. Ale nadal mamy długie dni, ciepłe wieczory, piękne zachody słońca, możemy sobie gdzieś tam siedzieć w ogródku jakiejś restauracji. Właśnie, nie wiem, robi się późno, ciemno, więc możemy sobie pójść siedzieć właśnie gdzieś nad rzeką, zrobić sobie jakiś piknik w Central Parku, takie rzeczy. A nadal właśnie nie ma już tych upałów. Lipiec, sierpień w Nowym Jorku, słyszałam od wielu osób, są upały. Ja przeżyłam w Nowym Jorku zimę, bo byłam w grudniu i przeżyłam lato, to był właściwie początek września, ale i tak były upały, to był 2018 rok i jednak wolę zimno. Więc w lipcu i sierpniu nie polecam Wam za bardzo jechać, jeżeli nie lubicie upałów. A jeżeli chodzi o taką drugą opcję, czyli na przykład jak i na pierwszy raz jest fajna, ale ma minusy, ale na przykład jest fajna dla kogoś, kto już był w Nowym Jorku w innym terminie, to jest oczywiście grudzień i przedświąteczny Nowy Jork. Dla mnie to był magiczny czas w Nowym Jorku w grudniu i z chęcią pojechałabym tam kolejny raz i trochę żałuję, że teraz, no też było fajnie jesienią, bo nigdy nie widziałam jeszcze Nowego Jorku właśnie tak w październiku typowo halloweenowo, ale tak, no stwierdziłam, że jesień fajnie, ale nie, nic nie przebije Nowego Jorku świątecznego i myślę, że następnym razem jakbyśmy pojechali, to już uprzedzam kolejne pytanie, bo jest takie pytanie to właśnie na święta. Jakie są minusy? Może być zimno, może być bardzo zimno. W Nowym Jorku pogoda jest bardzo dynamiczna i bardzo zmienna, więc tam jednego dnia możecie mieć wiosnę, drugi dzień lato, a trzeciego dnia zimę. My teraz też po prostu w trakcie naszego pobytu tego październikowego mieliśmy wszystkie pory roku. Poza tym dni są wiadomo krótsze, szybko się robi ciemno, no i to zależy, ale ten klimat, wiadomo, też jest wspaniały. Zależy, co kto lubi. Ja bym właśnie na kolejną podróż do Nowego Jorku na przykład wybrała grudzień, a na pierwszą wrzesień. Skąd zbieracie informacje, co najlepiej zwiedzić, jakieś vlogi, blogi? Jeżeli chodzi o mnie, to tak naprawdę
Ja non-stop robię research dotyczący Nowego Jorku, bo po prostu się tym interesuję, lubię Nowy Jork, kocham Nowy Jork, więc cały czas czytam, obserwuję, szukam nowych miejsc, zapisuję jakieś rolki, TikToki, obserwuję jakieś konta na Instagramie o Nowym Jorku, oglądam jakieś vlogi na YouTube, ale raczej mało, bo ja jestem taka, mimo że nagrywam na YouTube, jestem mało YouTubowa, jakoś dużo nie oglądam, czasem przed wyjazdem sobie tam jakieś nowe vlogi, na przykład jakichś nowojorskich YouTuberów pooglądam. No, Wam polecam oczywiście moje vlogi, te zeszłoroczne i te tegoroczne. Myślę, że to jest fajny przewodnik po Nowym Jorku, bo te najważniejsze atrakcje zawarliśmy. Były różne vlogi związane z tanimi rzeczami w Nowym Jorku. Był vlog z Brooklynu, był vlog dotyczący tarasów widokowych. Więc tak naprawdę jest tam totalny przekrój, więc polecam Wam. Jak jedziecie pierwszy raz, a nawet nie pierwszy, to polecam. Wiem, że dostaję też od Was dużo wiadomości, że korzystacie z tych vlogów, że bardzo Wam się przydały w czasie wyjazdu i to mnie bardzo cieszy. W jaki sposób robi się rezerwacje do restauracji lub na różne atrakcje? My wszędzie robimy rezerwacje online. Jeżeli chodzi o atrakcje typu jakieś, nie wiem, muzeum, taras widokowy, gdziekolwiek chcemy iść, to kupujemy po prostu bilet online. Jeżeli chodzi o restauracje, to też rezerwujemy często online, na przykład przez Google. W Nowym Jorku wszędzie możecie normalnie wchodzić na stronę restauracji, od razu Wam w Google się pokazuje możliwość rezerwacji na daną godzinę. Maciek też mówił, że ma taką aplikację, ona się nazywa resi.com. I tam warto sobie stworzyć konto i też ułatwia to po prostu rezerwacje stolików w restauracjach. Oczywiście nie zawsze trzeba robić rezerwacje w każdej restauracji, ale często trzeba. Czasem trzeba odstać swoje w kolejce. Podobno słyszałam też tak o takich właśnie nowojorskich tiktokerów, vlogerów, że jeżeli do jakiejś restauracji nie ma już miejsc, to i tak warto pójść tak po prostu pod drzwi się zapytać, bo mają zawsze stoliki, które nie podlegają rezerwacji, zawsze ktoś mógł odwołać rezerwację, albo można się po prostu wpisać na listę. Jak wygląda sprawa z transportem po mieście i bilety na komunikację, czym najlepiej przemieszczać się po Nowym Jorku? Po Nowym Jorku najlepiej jest się przemieszczać metrem. Jest to najszybszy środek transportu. Siatka metra nowojorska jest bardzo, bardzo rozbudowana, więc wszędzie dojedziemy metrem. Kiedyś były te metrokart, takie papierowe się kupowało na tydzień. Teraz jest taki system Omni. Możemy wtedy po prostu swoją kartą płatniczą, tu się przyda oczywiście karta walutowa, przykładać przy wejściu do metra i nam się wtedy bramka otwiera i też przykładamy tą kartę przy wyjściu i to się wszystko nalicza. Działa to więc tak, że po przekroczeniu 34 dolarów mamy później do końca tego naszego tygodnia przejazdę za darmo, więc działa to podobnie jak ta MetroCard, ona też podobnie kosztowała i też mieliśmy ją na tydzień i tu tak samo tapujemy i potem nam się to właśnie zeruje i jeździmy już za darmo. Po Nowym Jorku dużo się jeździ metrem, więc na pewno to się opłaca i my tak robiliśmy, więc to wychodzi takie 34 dolary na tydzień w takim wypadku, a pojedynczy przejazd metrem kosztuje 2,90. Czyli tu jest ważne, żeby cały czas używać tej samej karty, bo tylko w tym wypadku ten system tak zliczy, że to jest ta jedna karta, która została te 12 razy użyta. Kolejne pytanie. Rozumiem, że Wy jedziecie w trasę to z reguły na bogato. Może jednak zauważyliście, jak można obniżyć koszty takiego wyjazdu do Stanów. Myślę, że można pojechać w podróż na przykład do Nowego Jorku dużo taniej niż my, ale można też na pewno dużo, dużo drożej. Więc to na bogato, to wiecie, zależy od każdego. Jak można obniżyć? Myślę, tak właśnie też przegadaliśmy to z Maćkiem, że chyba najłatwiejszą opcją będzie właśnie ten nocleg. To najwięcej zaoszczędzicie na tym pieniędzy, jeżeli nie macie takiej potrzeby szukać hotelu jakiegoś ładnego, komfortowego bardzo, tylko chcecie po prostu się gdzieś przespać, czy właśnie nie przeszkadza Wam to, żeby spać na Brooklynie czy na Queens i dojeżdżać na Manhattan codziennie. Więc myślę, że na tym nawet kilka tysięcy można zaoszczędzić w porównaniu do nas. Poza tym na pewno nie musicie tak jak my jeść kilka razy dziennie w restauracjach. To jest nasza praca. My nagrywamy codziennie filmy na kanał Macieje, które są tworzone głównie w restauracjach. Poza tym Maciek teraz pisze e-booka o Nowym Jorku. Z tych wszystkich naszych wyjazdów zbierze najlepsze restauracje, więc my też chodziliśmy dużo po restauracjach, żeby zebrać research. Wracaliśmy czasem do tych samych, żeby sprawdzić, czy na pewno ta jakość się nadal utrzymuje. To zależy, ale też nie mówię, z Nowego Jorku trzeba trochę korzystać. Tam są restauracje najlepsze na świecie, restauracje kuchni świata i trzeba trochę z tego skorzystać, ale na pewno na tym można zaoszczędzić. Czy można zaoszczędzić na przykład na locie? Myślę, że można. Jeżeli na przykład będziecie szukali lotu, nie wiem, jakiegoś przesiadkowego, to może to być lot tańszy niż ten, który my mieliśmy. Do lotu jeszcze wrócimy. Dlaczego przeszkadza Wam zapach marihuany na ulicach? Wspomniałam o tym w którymś filmie. W Nowym Jorku, jakby Wam to powiedzieć, nie jest tak, jak na przykład byście byli w Pradze, idziecie sobie po Pradze i nagle wejdziecie w jakąś uliczkę i czujecie: o, chyba ktoś pali marihuanę, bo czujecie po prostu zapach zioła. W Nowym Jorku ten zapach towarzyszy Wam nieustannie.
I mówiąc nieustannie, mam na myśli nieustannie. Tam jest tak, że wychodzisz z hotelu, czujesz zioło. Siadasz sobie na ogródku w knajpie, ktoś obok ciebie przechodzi, jara zioło, czujesz zioło. Idziesz sobie, nie wiem, jesz bajgla, bierzesz sobie tego bajgla, idziesz sobie po ulicy z tym bajglem, jesz i gdzieś czujesz zioło. Tam ten zapach jest non-stop i on, tak wiecie, wisi w powietrzu, bo to nie jest to, jak czasami przechodzicie i ktoś pali fajkę zwykłą i tak przyjdziecie i nie wiem, ktoś wam dmuchnie, tylko ten zapach gdzieś tam po prostu wisi w powietrzu. Wiadomo, są takie momenty, że tego nie czujemy, że gdzieś tam wyjdziemy i tego nie ma, ale często to jest. To jest, jak przechodzicie gdzieś przez park. Jest tego bardzo dużo i to się zaczęło, ja to poczułam pierwszy raz w zeszłym roku, bo kiedyś tak nie było. To chyba jest od 2021 roku, jak weszły te wszystkie tam legalizacje. I ja pamiętam, jak my w zeszłym roku pojechaliśmy do Waszyngtonu, to mieliśmy takie o, świeże powietrze, albo jak pojechaliśmy teraz do tego Cold Spring na jeden dzień, to było też takie o, ulga. Więc jeżeli my tak już odczuwamy, no to naprawdę coś musi w tym być. Jakie są średnie koszty pobytu w Nowym Jorku na tydzień? Słuchajcie, to jest najczęściej pojawiające się pytanie i myślę, że nie ma trudniejszego pytania, bo wiecie, to jest tak naprawdę, jak ktoś by się mnie zapytał, a ile miesięcznie wydajesz pieniędzy w Warszawie? Ile trzeba na utrzymanie w Warszawie? Mam jakąś odpowiedź, mam jakieś konkrety, ale jest to trudne. Dlaczego? Ponieważ każdy spędza za granicą czas inaczej. Każdy spędza czas inaczej. Jak ktoś jest bardzo oszczędny tutaj na miejscu w Polsce, to myślę, że też będzie bardzo oszczędny w Nowym Jorku. Nagle nie stanie się jakimś super rozrzutnym człowiekiem. Też każdy ma inny styl podróżowania, jedni właśnie lubią tak budżetowo, żeby wszystko znaleźć jak najtaniej, a niektórzy lubią piękne hotele, super atrakcje i w ogóle nie oszczędzają na podróżach, a niektórzy tak jak my jedzą 3 razy czy 4 razy dziennie w jakichś restauracjach, a nawet więcej, jakieś deserki, kawki i tak dalej, bo też to kręcimy i robimy zdjęcia. Nie ma tutaj reguły, ale tak jak my z Maćkiem rozmawialiśmy, jak to trzeba policzyć? Na tydzień, tak średnio, mi się wydaje, że trzeba wziąć cenę samolotu, no to nasz samolot kosztował 3000 zł od osoby w dwie strony. Lecieliśmy z Chopina bezpośrednio na JFK, 3000 zł od osoby, bezpośredni lot, 8 godzin, jesteśmy w Nowym Jorku. Hotel. Tak jak mówiłam, 8-10 tysięcy, spoko hotel na Manhattanie na tydzień, ocena powyżej 8. Jeżeli chodzi o nas, to płaciliśmy właśnie te kilkanaście tysięcy na tydzień, wyszło tak na, za ten pokój hotelowy. I poza tym do tego hotelu i noclegu myślę, że trzeba doliczyć około 1000 dolarów na tydzień. I tu nie bierzemy pod uwagę, nie wiem, że będziemy jeść w restauracjach z gwiazdką Michelin codziennie i że w ogóle będziemy codziennie parę razy jeść w restauracjach, ale na przykład, że będziemy jeść w jakichś knajpach, będziemy sobie jeść bajgle, zjemy sernik nowojorski, zjemy sobie fajne śniadanko, ale skorzystamy też z atrakcji, na przykład kupimy sobie sightseeing pass, czyli taki pas z atrakcjami, on się zwykle bardziej opłaca. O to też jeszcze będzie pytanie. No i pójdziemy do jakichś muzeów, pójdziemy na jakiś taras widokowy, może też w tym budżecie znajdziemy czas i chęci na musical. Tak mi się wydaje, że około te 1000 dolarów trzeba liczyć, żeby ten czas w Nowym Jorku też fajnie spędzić. Taka jest niestety prawda, że ile będziecie mieli pieniędzy na Nowy Jork, najprawdopodobniej tyle wydacie, bo te pieniądze się tam wydaje łatwo. Jak nie jakieś właśnie jedzenie, pamiątki czy inne atrakcje. Więc myślę, że jeżeli już sobie sprawdzicie ten hotel, ile kosztuje, nocleg ile kosztuje, to potem sobie możecie mniej więcej tak to policzyć. I jeszcze wypisałam takie pojedyncze ceny, ile co kosztuje, może wam to gdzieś też coś zobrazuje. Typu cena za takie ładne śniadanie, typu avocado toast w jakiejś śniadaniowni na Manhattanie kosztuje około 15 dolarów. Kawa w kawiarni kosztuje od 3 za taką standardową czarną kawę do nawet 8-10 za kawę jakiejś takiej jakości specialty, jakąś taką wiecie, premium. Pizza slice to kosztuje od dolara do 6 dolarów. Można się takim pizza slice też najeść i są właśnie tańsze opcje. Polecam wam film na kanale Maciej Je. Tu gdzieś się pojawi. W zeszłym roku nagraliśmy taki film Tanie jedzenie w Nowym Jorku i tam trochę tych opcji jest. Ramen, na przykład w takiej polecanej przez nas ramenowni, w której byliśmy teraz, dobry ramen kosztuje około 20 dolarów. Bajgiel z łososiem, taki jak my często jemy, kosztuje około 15 dolarów, ale my najczęściej bierzemy takiego bajgla na pół, no to wtedy ta cena wiadomo jest na pół, ale połowa ceny to jest łosoś, więc są bajgle dużo tańsze, jakieś z szynką, serem czy z kremowym serkiem, ale no ten łosoś, wiecie, tym łososiem raz, że idzie się najeść, a dwa, że jest pyszny. Kanapka w Katz, tym słynnym Katz, kosztuje około 25 dolarów. Tak liczyliśmy, ile kosztuje taki standardowy obiad dla dwóch osób, nie w jakiejś restauracji premium, nie w jakiejś takim też barze, tylko po prostu w zwykłej restauracji, że nie wiem, ktoś weźmie sobie makaron, ktoś sobie weźmie jakieś, nie wiem, mięso. To kosztuje około 30-40 dolarów od osoby, ale mówię, taka na przykład spoko restauracja z okej wystrojem, z obsługą kelnerską i jakaś tam jest z dobrą oceną. Koktajl kosztuje w barze, w restauracji kilkanaście dolarów około.
Piwo 5-10 dolarów, też wiadomo, w zależności od piwa, czy to jest zwykłe piwo, czy to jest jakieś, nie wiem, piwo kraftowe. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o atrakcje. No to właśnie warto się na przykład, jeżeli jedziecie pierwszy raz do Nowego Jorku, zaopatrzyć w ten Sightseeing Pass. To wygląda tak, że ściągacie sobie aplikację Sightseeing Pass i tam wybieracie, czy chcecie liczbę atrakcji, czy liczbę dni. Jeżeli to jest liczba atrakcji, ja na przykład tak robiłam, to wybieracie ilość atrakcji, na przykład 4-5 atrakcji. I jeżeli zobaczycie, że w tej liście atrakcji ogólnej jest dużo, z których chcecie skorzystać, a najprawdopodobniej tak będzie, jeżeli jedziecie pierwszy raz, no to zwykle to się opłaca, zwykle to jest mniej, niż byście kupowali każdą atrakcję osobno. Ja na przykład w zeszłym roku z siostrami miałyśmy w tym Sightseeing Pass MOMA, miałyśmy dwa tarasy widokowe i miałyśmy Muzeum 11 września. Haczyk jest taki, że korzystając z Sightseeing Pass nie możecie kupić biletu na konkretną godzinę. Czyli na przykład właśnie jak jesteście przy Muzeum 11 września i macie Sightseeing Pass, to czekacie w tej kolejce ze wszystkimi, którzy mają Sightseeing Pass, a jak ktoś na przykład kupił online pojedynczy sobie bilet na godzinę 14, to on wchodzi bezpośrednio. Poza tym, jeżeli chodzi o ceny atrakcji, to one wahają się pomiędzy od 20 do 50 dolarów, w zależności czy to jest muzeum, czy to jest taras widokowy, czy to jest taras widokowy, wiecie, z jakimiś dodatkami, typu, że jedziemy też na zachód słońca, mamy coś jeszcze dodatkowego, no to wszystko zależy, ale w Nowym Jorku jest też bardzo, bardzo dużo darmowych atrakcji, które zresztą pokazywałam w moich filmach. Co sądzisz o Times Square? Kolejne pytanie. No każdy zawsze mówi, że Times Square jest najgorsze, że w ogóle brud, syf, że w ogóle uciekają stamtąd, że to po prostu jest tragedia. Ja tak z Times Square nie mam tak, że ja tam przyszłam pierwszy raz i uciekałam, że tragedia jakaś. Nie mam też tak, że kocham to miejsce, że spędzam tam czas i chodzę, oglądam te telebimy pełne reklam. Ja tam pójdę, ja tam sobie zrobię fajne zdjęcia, popatrzę na te reklamy, pójdę sobie do Disney Store. Kilka razy też tam wracamy, na przykład w czasie naszego pobytu teraz byliśmy, bo akurat jechaliśmy stamtąd metrem, ale bo byliśmy też na przykład na musical, byliśmy na Aladynie i byliśmy na spektaklu Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Więc wiecie, tam się po prostu przychodzi, to nie jest zawsze dla mnie tak, że jak ja mam tam iść, to płaczę, ale też jakoś super sama z siebie tam nie chodzę. Myślę, że jak jest się pierwszy raz w Nowym Jorku, to oczywiście trzeba tam iść, trzeba zobaczyć Times Square, ale to nie jest miejsce, do którego musimy codziennie potem wracać. Niestety czasem przez Times Square trzeba przejść, bo właśnie tam wysiądziemy z metra, tam trzeba gdzieś przejść i to jest zawsze taki minus, bo tam zawsze trzeba się gdzieś przez ludzi przeciskać. Ale ja nie mam jakiejś bardzo, bardzo negatywnej opinii o samym Times Square. Ulubiona dzielnica, miejsce w Nowym Jorku. Wypisałam trzy. Moje ulubione miejsca, albo takie dzielnice, okolice, to będzie West Village, będzie to Dumbo na Brooklynie, będzie to Soho i będzie to Central Park. Myślę, że te miejsca to są moja taka topka. Czy za każdym razem, kiedy tam jesteś, znajdujesz coś nowego, czy za każdym razem miasto robi się coraz nudniejsze? Za każdym razem znajduję coś innego. Wiecie, Nowy Jork jest ogromny, Nowy Jork jest niesamowicie zmienny. No teraz pierwszy raz byliśmy przed na Governor's Island, ale też byliśmy pierwszy raz na Queens, no drugi, ale byliśmy kiedyś tylko na tym Chinatown tam, a teraz byliśmy trochę właśnie na przykład w tej dzielnicy Astoria, po której oprowadzał nas Bartek, więc zawsze się coś nowego zobaczy i zawsze jest coś nowego do zobaczenia. Nowy Jork jest dla mnie zawsze inny i to był chyba teraz pierwszy pobyt, w którym ja nie miałam takiego dodatku, bardzo dużego dodatku emocjonalnego. Wiadomo, cieszyłam się, że jestem w Nowym Jorku, ale to był mój piąty raz, pierwszy raz, więc wiadomo. Drugi raz byłam z Maćkiem, więc pokazywałam mu to wszystko i też się bardzo cieszyłam, że on tam jest. Trzeci raz byliśmy na święta, kiedy się zaręczyliśmy, kiedy Maciek mi się oświadczył, kiedy właśnie wokół było wszędzie świątecznie i po prostu jak Kevin sam w domu się czułam, dlatego tam było wtedy pięknie. A rok temu to też był dla mnie taki bardzo emocjonujący, wzruszający wyjazd, bo zabrałam do Nowego Jorku moje siostry i one wszystko to widziały pierwszy raz. I ja jak czułam się, jakbym widziała to pierwszy raz razem z nimi. A teraz to bardziej tak przywykłam do Nowego Jorku, mam wrażenie. Mimo wiadomo, no nie mieszkam tam, ale no jestem już któryś raz, więc tak te ulice wydają mi się takie bardziej znajome i czuję, nadal oczywiście patrzę w górę i zachwycam się tymi budynkami, ale w tym, wiecie, w tym takim przyzwyczajeniu do miasta też jest coś fajnego, bo jednak tam coraz bardziej się czujemy tak gdzieś jak w domu, w niektórych miejscach i jest w tym coś, ale wiem, że już na pewno nie poczuję nigdy tego, co czułam właśnie na przykład pierwszy raz. To jest takie z jednej strony smutne, z jednej strony fajne, wiecie o co chodzi, ale no, Nowy Jork jest zawsze, zawsze inny. Mieliście nieprzyjemne sytuacje podczas wyjazdu. Nie mieliśmy nigdy jakichś super nieprzyjemnych sytuacji, mi do głowy przychodzą dwie. Pierwsza to jak kiedyś usiadłam na coś w metrze, było to jakieś po prostu wymazane jakąś czarną mazią, smołą siedzenie i ja usiadłam na to siedzenie w białych spodenkach i oczywiście spodnie były do wyrzucenia i jeszcze taka umazana tą czarną smołą szłam z metra, bo wysiadłam od razu oczywiście, jak na to usiadłam. A to jeszcze była taka sytuacja, że ja
siadłam i ludzie zaczęli do mnie krzyczeć, że ja na czymś siedzę, bo oni to zauważyli, a ja nie. I ja myślałam, że oni na mnie krzyczą i ja tak się zestresowałam, o co chodzi, co ja źle zrobiłam. Ja wstałam, patrzę, po prostu cały tyłek czarny. No i po prostu tak się strasznie, no, zestresowałam tą sytuacją. Całe czarne miałam z tyłu nogi. No wiecie, nie jest to fajne. Rano wyszłam sobie ubrana, wesoła w ulicy Nowego Jorku i takie coś mnie spotkało, więc po prostu wróciłam, przebrałam się, te spodenki wyrzuciłam, bo one były jak po prostu w atramencie. No a druga sytuacja, nie wiem, no nasrał na mnie ptak kiedyś w Tompkins Square Park. No słuchajcie, takie rzeczy. Nic złego mi się nie wydarzyło, Maćkowi też nie. Uwaga, cytat Maćka, bo wczoraj mu czytałam te pytania, powiedział: nikt mnie nie pobił, nikt mnie nie okradł, niczym się nie zatrułem. No i to chyba najważniejsze. Najlepsze knajpy w Nowym Jorku w spoko cenie. No to ja bym wymieniła tu trzy knajpy. Będzie to Tacos numero uno, które pokazywałam nawet w moim vlogu, ale też się często pojawiają na Macie Je. Są to oczywiście tacosy. Sean Famous Food, czyli to są te takie grube nudle z sosem, z mięsem na ostro. No i będą to bajgle. Bajgle nie są drogie. Jak na przykład nie weźmie się tego bajgla z łososiem, albo się weźmie bajgla na pół, to myślę, że to jest spoko opcja, którą bardzo, bardzo idzie się najeść. Pizza slice'y. Ja nie jestem jakąś wielką fanką. Czasem zjem, ale przed czasie tego pobytu, teraz przez 2 tygodnie, w ogóle ani razu nie zjedliśmy slice'a. Jakie pamiątki przywieźć z Nowego Jorku? No ja zawsze coś przywożę, nie są to nigdy jakieś wielkie rzeczy. Co na pewno zawsze przywożę, tu akurat nie mam z Nowego Jorku, to jest z Dallas, gazeta związana z Kennedym, ale często ja przywożę gazety. Po prostu mam to gdzieś moje, te New York Times i inne rzeczy schowane, ale na przykład warto sobie z takiego wyjazdu jakiegoś New Yorkera czy New York Timesa sobie przywieźć na pamiątkę, więc gazety na pewno są zawsze fajną pamiątką gdzieś tam do schowania. Ja przywożę zawsze jakieś magnesiki, bo no rozdaję znajomym i tu mam takie magnesy retro, to był cały taki zestaw magnesów i one są często w tych sklepikach takich, które wam też w filmach pokazywałam, na przykład w sklepach muzealnych, czy gdzieś w jakichś takich sklepach z różnościami i tu są po prostu różne magnesy, jeszcze nawet kilka mam. A poza tym jeszcze na przykład jakieś kartki, pocztówki, takie rzeczy kolorowe, które można sobie postawić albo wsadzić gdzieś w ramkę. Super pamiątką z Nowego Jorku jest też taki wiersz, który ja przywiozłam, który pani mi napisała w Central Parku. Ja oczywiście od roku nie zrobiłam z nim nic, tylko jest w książce zamknięty, ale na pewno go oprawię w ramkę i gdzieś postawię kiedyś w końcu, jak się za to wezmę. Ja przywożę też czasami, wiecie, jakieś takie głupotki, pamiątki, na przykład jakąś mapę, czy jakieś bilety z muzeów, tego typu rzeczy. W wielu księgarniach w Nowym Jorku są super książki. Ja kiedyś kupiłam sobie taką z wierszami o Nowym Jorku i jest to też bardzo fajna pamiątka i też ładna książka taka w ogóle do postawienia, do poczytania sobie wierszy o Nowym Jorku. Kupiliśmy Lego i na przykład, uwaga, Statua Wolności nie ma głowy, to znaczy nie ma korony, bo spadła mi jakiś czas temu i Maciek obiecał, że mi ją złoży na nowo. Ja sama mogłabym to w sumie zrobić, ale Maciek chciał to zrobić, ale nie zrobił i ona tak biedna leży tutaj, bo spadła z góry, zleciała i cała się rozsypała, więc i tak w miarę się trzyma, ale niestety trochę elementów odpadło i musimy to zrobić. I mamy też taką żółtą taksówkę. Wiem, że są to rzeczy, które są normalnie dostępne w sklepach Lego w Polsce też, ale jednak fajnie też przywieźć sobie z Nowego Jorku, to jest też super pamiątka dla kogoś. Mamy też taką jedną ze znanych rzeczy w Nowym Jorku w naszym domu, jest Simba z musicalu Król Lew. I w ogóle często na tych musicalach są różne pamiątki, można sobie poprzywozić. Mam jeszcze na przykład taką zakładkę do książki ze Strand Bookstore. To jest ta księgarnia, taką, którą też pokazywałam wam w zeszłym roku. To taka księgarnia, instytucja znana, gdzie jest po prostu 17, chyba oni się chwalą, 18 mil książek. Tyle jest tam półek z książkami. I to jest taka bardzo też znana księgarnia, która ma cały swój merch i można kupić wiele rzeczy w tej księgarni związanej ze Strand Bookstore, więc też mam taką właśnie zakładkę. No trochę tych rzeczy jeszcze mam, to są takie najważniejsze, które przyszły mi do głowy i które mogę gdzieś tak tutaj na szybko wam pokazać. I ta bluza, tutaj wam pokażę gdzieś zdjęcie, którą sobie kupiłam w Nowym Jorku, którą pokazywałam we vlogu tym jesiennym z napisem New York or Nowhere. To też myślę będzie taka fajna, pamiątka. A i jeszcze jedna rzecz. Kupiłam sobie w tym roku koszulkę i dla moich sióstr przywiozłam taką typową po prostu kliszę koszulkę z Chinatown z napisem I survived my trip to New York City. One są wszędzie w tych sklepach z pamiątkami, ale taką koszulkę nosił Spider-Man w tej najnowszej części, Peter Parker nosił w tych najnowszych, w tych marvelowskich. I w ogóle wydaje mi się, że ta koszulka jest taka cool i nawet myślę, że można ją fajnie jakoś wystylizować. Maciek kazał mi powiedzieć, że on sobie kupił, uwaga, to jest ramen. Byliśmy z Maćkiem w sklepie i ja mówię, no to idź sobie tam coś popatrz i on wraca z czymś takim. Więc kupił sobie taki ramen i kupił sobie takie taco. I to teraz też u nas jest.
wiecie, mamy za mało zabawek w domu i innych rzeczy, więc jeszcze mamy nowe pluszaki. I na przykład fajną opcją jest to, jak macie już jakiegoś Instaxa, to sobie wiadomo wziąć. I my też mieliśmy w zeszłym roku takiego Polaroida i mamy z siostrami pamiątki z właśnie nowojorskie różne zdjęcia, które sobie tam zrobiłyśmy. I to też można sobie fajnie gdzieś albo przykleić w albumie, albo gdzieś przyczepić. Jakie jest najpiękniejsze wspomnienie z Nowego Jorku dotychczas? No to na pewno to będą właśnie zaręczyny i w ogóle ten świąteczny czas w Nowym Jorku, a drugie to chyba całość, właśnie ten wyjazd zeszłoroczny z siostrami, bo bardzo się cieszyłam, że one wszystko w końcu. Ja byłam wcześniej przed nimi dwa razy w Nowym Jorku i tak zawsze miałam takie coś, że mi szkoda, że ich tam nie ma, że one tego nie widziały, co ja widziałam, więc w końcu się bardzo cieszyłam, że one też to zobaczyły i mamy bardzo dużo super wspomnień z tego wyjazdu. Gdybyście mieli mieszkać w Nowym Jorku, to w jakiej dzielnicy? Gdyby to było coś takiego, że sky is the limit, nagle po prostu wygrywam w totka i mogę robić wszystko, no to mogłabym mieszkać w jakimś apartamentowcu w Soho z widokiem na Manhattan albo właśnie na Tribece, w tym Yenga Building na przykład i wiecie, mieć piękny widok na Manhattan. Bardziej realnie, tak bardziej, ale wciąż nierealnie, bo ceny na Manhattanie mieszkań są kosmiczne, no to myślę, że West Village, tam no jest super i bym sobie tam fajnie mogła żyć na West Village, albo na przykład na Brooklynie, na Williamsburgu. Ulubiony nowojorski smakołyk, sernik, bagiel, czy może pizza slice? Wybieram tutaj bagla. Nowy Jork, a reszta USA, różnice. Takie główne różnice, które mi przychodzą do głowy, to jest na pewno to, że Nowy Jork jako całość miasto jest bardzo łatwe do chodzenia, do przemieszczania się komunikacją miejską i nie potrzeba tam samochodu. Jednak jak byliśmy w wielu miastach, czy na Florydzie, czy byliśmy właśnie w Los Angeles, czy byliśmy w Teksasie, tam dużo miast jest przystosowanych do takiego ruchu samochodowego. W Nowym Jorku ja lubię to, że wychodzę z hotelu, idę, wsiadam do metra, to przemieszczanie się jest bardzo, bardzo proste i dopiero potrzebujemy samochodu tak naprawdę, jak chcemy gdzieś jechać dalej poza Nowy Jork, ale też nie zawsze oczywiście są pociągi, są autobusy. Poza tym jest na pewno dużo bardziej różnorodny, ma taką gęstą zabudowę też, to mi się tak kojarzy, ale że jest taki różnorodny, że są na przykład jakieś historyczne budynki, jest jakiś, nie wiem, stary kościół, a nagle mamy jakiś wielki drapacz chmur, więc to też na pewno mi się kojarzy jako taka pierwsza różnica. No i jest też chyba najwięcej turystów ze wszystkich miejsc, w których byliśmy. Wiadomo, w takich miejscach jak Nowy Orleans, Los Angeles też było sporo ludzi, ale wydaje mi się, że Nowy Jork, jeżeli chodzi o turystów, to no, wygrywa. Metro w Nowym Jorku, twoja ocena. Metro w Nowym Jorku, no słuchajcie, no nie będziemy się oszukiwać, jest syfiaste, jest tam brudno, jest to metro stare, jest brzydkie. No nie będziemy się oszukiwać, że w porównaniu do innych miast, do prawie wszystkich miast, które odwiedzamy, to metro w Nowym Jorku jest beznadziejne, jeżeli chodzi o jego wygląd i tak dalej, ale mi służy przede wszystkim do szybkiego przemieszczania się po Manhattanie, ale też do innych dzielnic Nowego Jorku. Jest naprawdę szybko, sprawnie. Dużo osób się skarży na to, że, nie wiem, boi się na przykład jeździć metrem czy coś takiego. Ja nie jestem super też jakąś fanką jeżdżenia metrem. Na przykład jak ja mam iść 20 minut albo jechać metrem 10, to pójdę, ale ogólnie w Nowym Jorku no, metro jest niezbędne do przemieszczania się, ale to jest tak, wiecie, że tam no, jeżdżą ludzie i do pracy w garniturach, do biur, ale jeżdżą, no jeżdżą matki z dziećmi, wszyscy są w tym metrze. Można zaobserwować różnych ludzi, można też tam zaobserwować różne zachowania. Ktoś śpiewa, ktoś tańczy, ktoś coś krzyknie, ktoś jedzie z jakimś wielkim głośnikiem i śpiewa, ktoś nagle po prostu wjeżdża, robi jakieś dziwne rzeczy. No nic, no to jest Nowy Jork, tam jest skupisko ludzi i tego się nie uniknie, więc tak, w metrze takie sytuacje się też zdarzają. Ulubiona atrakcja z tych mniej oczywistych. Myślałam o tym, co jest mniej oczywiste, bo mam wrażenie, że wszystko już jest dla mnie oczywiste, ale nie wiem, może na przykład to Transit Museum na Brooklynie, które pokazywałam kiedyś. Jest to dość znane muzeum, dość znana atrakcja, ale nie widzę jej często. Na przykład nie widzę jej często, że ludzie odwiedzają, a tam są na przykład fajne te zabytkowe wagony metra stare, można sobie zrobić super zdjęcia i w ogóle dużo się dowiedzieć o komunikacji nowojorskiej, więc myślę, że to może być ciekawe muzeum. I też z tego, co pamiętam, nie jest drogie. Ulubione filmy i seriale, których akcja toczy się w Nowym Jorku. No gdybym tak miała powiedzieć o akcję, taką w sensie, że jest to umiejscowione w Nowym Jorku, to wiadomo, Przyjaciele i How I Met Your Mother to są moje ulubione seriale, ale one były kręcone w studiach w Los Angeles i z samym Nowym Jorkiem, poza tymi przebitkami, poza tym, że mamy ten budynek przyjaciół i jakieś różne miejsca się tam pojawiają, to Nowy Jork nie ma za wiele wspólnego, ponieważ te seriale nie były na ulicach Nowego Jorku kręcone. A jeżeli miałabym powiedzieć o takich moich ulubionych, które rzeczywiście były kręcone w Nowym Jorku, to na pewno będzie to film Masz Wiadomość,
który często się pojawia w moich filmach. Będzie to Seks w Wielkim Mieście, Plotkara, będzie to Kevin Sam w Nowym Jorku, no i chyba ten Spider-Man tak mi przyszedł do głowy, bo Spider-Man też jest zawsze z Nowym Jorkiem mocno związany. Co zobaczyć poza Nowym Jorkiem, będąc na 2 tygodnie lub 3? Jeżeli jesteście na 2 tygodnie, no to wiadomo, możecie ten czas poświęcić na bardzo szczegółowe eksplorowanie Nowego Jorku, na Manhattan, ale też na inne dzielnice, ale też na przykład warto pojechać pociągiem do Waszyngtonu, my tak zrobiliśmy w zeszłym roku, byliśmy w Waszyngtonie i Filadelfii, było to super, a może też warto sobie zrobić taką na przykład jednodniową wycieczkę do takiego uroczego miasteczka, jak my zrobiliśmy do Cold Spring. Naprawdę to była świetna odskocznia od Manhattanu i naprawdę Wam polecam. A jeżeli chodzi o 3 tygodnie, to tak naprawdę wiecie, w 3 tygodnie to my robiliśmy tripa i po zachodnim wybrzeżu i robiliśmy tripa w zeszłym roku Miami, Nowy Orlean, Texas i tak dalej, więc 3 tygodnie można zobaczyć naprawdę bardzo dużo. Możecie już wyjechać z Nowego Jorku, pojechać sobie gdzieś autem, tam sobie zrobić jakiś road trip. Można też właśnie pojechać do Waszyngtonu, do Filadelfii, wrócić do Nowego Jorku. My na przykład jak byliśmy w 2018 roku w Nowym Jorku, to pojechaliśmy sobie też, pojechaliśmy do Bostonu i polecieliśmy samolotem do Chicago. Bo oczywiście jak macie 3 tygodnie, to w ogóle już można sobie też wsiąść w samolot gdzieś polecieć. Poza tym dużo osób wiem, że na przykład leci sobie na Florydę. Też możecie tydzień w Nowym Jorku, tydzień polecieć sobie na Florydę i albo tam już stamtąd wracać, albo wrócić jeszcze do Nowego Jorku i wracać do Polski z Nowego Jorku. Wtedy już macie po prostu przekrój aktywności. Ja wiem, że dużo osób poleca też Niagarę. My nie byliśmy, więc ja tu niestety się nie wypowiem, ile czasu, jak, czy warto. Chyba warto, ale my nie byliśmy. Które atrakcje są na raz, do których warto wracać? Na raz myślę, że są muzea na przykład, które specjalizują się tylko w jednym temacie. Na przykład Muzeum 11 września. Ja byłam akurat 2 razy, bo raz byłam z Maćkiem, raz byłam z moimi siostrami, ale na przykład nie widzę potrzeby, żeby, nie wiem, za każdym razem, kiedy jesteśmy w Nowym Jorku, wracać do tego muzeum. Co inaczej, jak są muzea jakieś sztuki, gdzie na przykład są jakieś wystawy czasowe i chcecie je zobaczyć i chcecie do nich wrócić. Też mi się wydaje, że na raz są niektóre tarasy widokowe. Jeżeli na przykład jesteście na tydzień w Nowym Jorku czy na 2, no to nie pójdziecie 3 razy na taras widokowy Top of the Rock. Ja byłam na przykład 2 razy na Top of the Rock, ale w odstępie kilku lat i było fajnie, ale nie wiem, czy jeszcze kiedyś tam będę. Nie wiem, zobaczymy. Byłam raz na summit i może kiedyś jeszcze pójdę, ale no nie wróciłam teraz na summit i nie wróciłam teraz na taras widokowy w czasie tego wyjazdu. Więc to są takie rzeczy. A na kilka razy, na przykład Central Park, tak? Central Park, wracać tam można kilka razy w czasie jednego wyjazdu i można tam wracać na przykład co roku, co 2 lata, jak wracacie do Nowego Jorku. Jeżeli chodzi o na przykład Brooklyn Bridge, to też myślę, że w czasie takiego kilkudniowego przyjazdu, kiedy jesteście pierwszy raz, to warto przejść Brooklyn Bridge raz w jedną stronę, albo w jedną i w drugą stronę, ale na przykład jak ja wracam do Nowego Jorku, to zawsze idę na Brooklyn Bridge, więc to też jest taka różnica. Wziąłam sobie wodę w moim nowojorskim kubku, bo już mi po prostu zaschło w buzi od tego gadania. Czy jest jakaś opcja darmowego rejsu, by zobaczyć Statuę Wolności? Tak, odsyłam tutaj do mojego filmu, w którym my płynęliśmy takim właśnie promem. Jest to darmowy prom na Staten Island. Płyniecie nim za darmo i po drodze widzicie pięknie Statuę Wolności i wracacie potem tym promem z powrotem. Więc to jest bardzo fajna opcja. Też właśnie z Governor's Island, na którą bilet na prom kosztuje 4 dolary. To tak naprawdę też stamtąd widać super Statuę Wolności. Czy chciałabyś tam zamieszkać? W sensie, czy chciałabym zamieszkać w Nowym Jorku? Nie chciałabym zamieszkać w Nowym Jorku na stałe, na długo, wyjechać i tak dalej. Gdyby ktoś dał mi opcję zamieszkania tam na pół roku, to pewnie bym skorzystała, ale raczej nie chciałabym tam mieszkać na długo. Ja mimo to, że jeżdżę do Stanów, że lubię te Stany, że kocham ten klimat i kocham Nowy Jork i w ogóle kocham te nasze tripy amerykańskie, to sobie bardzo zdaję sprawę z wielu ciemnych stron Stanów i z tego, jak u nas często pod wieloma kątami w Europie czy w Polsce bywa lepiej. I ja nie robię po prostu ze Stanów jakiejś mojej utopijnej, wymarzonej wizji miejsca do zamieszkania. Raczej wydaje mi się, że tak realnie na to patrzę. Super czuję się tam jako turystka i myślę, że na razie tak zostanie. Jeżeli miałabym taką opcję przeprowadzenia się na pół roku, to pewnie bym skorzystała. Czy warto jechać w okresie świątecznym? Co warto robić? No już to się nawet parę razy w czasie tego Q&A pojawiło, że tak, warto jechać w okresie świątecznym. Co warto wtedy robić? Jest wtedy mnóstwo rzeczy do robienia. Przede wszystkim wszystko jest pięknie świątecznie ozdobione, więc my możemy na każdym kroku łapać nowe jakieś dekoracje i zaliczać nowe świąteczne choinki. Czy na przykład tą choinkę najbardziej znaną przy Rockefeller Center, ale jest też choinka na Wall Street.
Street, jest choinka w nowojorskiej bibliotece publicznej, w Washington Square Park. Ja po prostu tak się cieszyłam, jak widziałam kolejną piękną nowojorską choinkę. Kolejna rzecz to na pewno wszystkie witryny sklepowe, one też wyglądają pięknie. Można pójść na lodowisko, jest lodowisko w Bryant Parku, jest lodowisko w Central Parku i pewnie też w innych częściach Nowego Jorku, w różnych parkach i tak dalej. Jest ten market w Bryant Parku, który wam pokazałam, że go już rozkładali. Zresztą on już jest otwarty, bo z końcem października został otwarty. Są różne świąteczne restauracje z pięknymi ozdobami. Można pójść do kawiarni, wiecie, sobie na gorącą czekoladę. Ta atmosfera tam jest niesamowita. Wszędzie leci świąteczna muzyka. Dużo osób poleca ten show The Rockettes, Christmas Show w tym Radio City Music Hall. My nigdy nie byliśmy, ale bardzo dużo osób to poleca. My byliśmy w okresie świątecznym na musicalu Kraina Lodu. On już chyba nie leci, ale może będzie, nie wiem, jakiś inny fajny musical związany z zimą, ze świętami, z tym okresem. Więc naprawdę jest dużo do robienia. My też byliśmy kiedyś na Diker Heights na Brooklynie. Tam są takie świątecznie przyzdobione domy, takie wiecie, po prostu jak z jakiegoś filmu, światło nam bije po oczach, jest to takie kiczowate, świąteczne i też na pewno warto to zobaczyć. No i tyle, myślę, że tyle. Święta w Nowym Jorku na pewno warto. Czy trzeba stać w kolejce, jak ma się już bilety na daną atrakcję? To zależy, czy kupujecie bilety na daną, na konkretną godzinę. Raczej wtedy nie ma kolejek, chyba że tam jest jakiś mały przestój, ale właśnie jest wyjątek, jeżeli macie to sightseeing pass, bo wtedy nie możecie kupić biletów na konkretną godzinę i my na przykład w zeszłym roku właśnie do muzeum tego 11 września długo stałyśmy z dziewczynami, około godziny. Też są wyjątki, na przykład kupiliśmy w tym roku bilet do Met online, ale to był dzień, kiedy padał deszcz, dużo ludzi wpadło na ten sam pomysł co my, czyli żeby pójść do Met i staliśmy w dość długiej kolejce, żeby przejść taką kontrolę bezpieczeństwa, bo tam trzeba było przechodzić przez bramki. Poszło szybko, ale kolejka była dość długa. Z jakiego internetu korzystacie, jaki jest koszt? Ja zwykle korzystałam z karty, którą kupiłam sobie po prostu w T-Mobile, ale teraz razem już z Maćkiem ściągnęliśmy sobie tą aplikację Air Allo. Tu gdzieś wam się pojawi Air Allo nazwa i tam po prostu możecie kupić sobie taką wirtualną kartę SIM z internetem. Sprawdźcie tylko, czy wasz telefon to obsługuje. My mamy iPhone'y i one obsługują, ale nie wiem, czy wszystkie telefony to obsługują. I jeżeli chodzi o cenę, to tam się wykupuje gigabajty, 20 kosztuje $42, a 10 kosztuje $26. Można też oczywiście kupić tą kartę w T-Mobile, ona kosztuje tam około $50 i jest ważna 30 dni i macie internet nielimitowany. Też oczywiście w Nowym Jorku jest Wi-Fi w restauracjach, w kawiarniach, jest Wi-Fi na stacjach metra, więc jeżeli nie potrzebujecie ciągłego dostępu do internetu, to właśnie Wi-Fi może się jedynie wam przydać, ale też pamiętajcie, że mieć mapy offline i tak dalej. No niestety w Nowym Jorku często jest tak, ja mam tak, że często coś sprawdzam w internecie, więc ja akurat lubię być online cały czas. Czemu nie mówisz o ciemnych stronach Nowego Jorku? No nie zgadzam się z tym, że nie mówię o ciemnych stronach Nowego Jorku, bo nieraz gdzieś tam, czy w jakiejś Q&A na Instagramie, czy gdzieś tam na YouTubie też ten temat się przewinął. Myślę, że wiele osób mówi o tym, że w Nowym Jorku są osoby bezdomne, są osoby pod wpływem narkotyków i tak dalej, ale niestety są to ciemne strony miasta, które dotyczą nie tylko takich miast jak Nowy Jork, ale wielu, wielu innych dużych miast, które mierzą się z problemami, które najczęściej spotykają właśnie duże miasta, również w Europie. Ja też nie jestem z osób, które będą robić jakieś clickbaitowe filmy o tym, jak nie wiem, jak bardzo źle jest w Nowym Jorku. Widzicie to, co ja kręcę, widzicie te ulice Nowego Jorku, ja nic nie koloryzuję tam. Jadę do Nowego Jorku z otwartą głową, wiem, co tam mogę spotkać, wiem, co tam mogę zobaczyć, ale na przykład w przeciwieństwie do takich miast jak Los Angeles czy San Francisco, w Nowym Jorku jest moim zdaniem mniej takich sytuacji, na przykład jeżeli chodzi o właśnie osoby bezdomne na ulicach, czy osoby pod wpływem narkotyków. Teraz w ogóle widziałam dużo mniej takich osób niż w zeszłym roku. Na Manhattanie nie ma takich na przykład skupisk osób, nie wiem, pod wpływem narkotyków, a no w San Francisco czy w Los Angeles były takie skupiska. Są śmieci na ulicach, wiadomo. Czy jest brzydki zapach? Dla mnie kiedyś nigdy nie było, czasem jak zajechało jakimiś śmieciami okej, ale teraz właśnie najbardziej może ten zapach tego zioła mi przeszkadza. Szczury, no ja widziałam szczura w Nowym Jorku ze 3 razy, ale tak z daleka, że gdzieś przebiegł właśnie też przy jakichś śmieciach, czy gdzieś tam wieczorem jak skądś wracaliśmy. Więc ja nie widzę bardzo dużo tych ciemnych stron Nowego Jorku, też nie zwracam jakoś na nie uwagi, jestem na nie po prostu przygotowana. Możecie spotkać różnych ludzi, możecie spotkać różne sytuacje, ale no tak jak mówię, może się to zdarzyć w każdym mieście. Też ja na pewno nie zrobię tego, że będę na przykład pokazywać takie osoby. Ja mam szacunek do tych osób, one są w takiej sytuacji życiowej i ja na pewno nie będę podchodziła do nich z kamerą, ani nagrywała na przykład osoby, która gdzieś tam jest pod wpływem narkotyków, czy gdzieś leży na ulicy. No słuchajcie, gdyby ktokolwiek, kogo nie wiem, znał, albo nawet ja bym trafiła, była w takiej sytuacji, nie chciała, żeby ktoś mnie na przykład kręcił, tak, że ja jestem bez domu, leżę na Manhattanie, a ktoś po prostu mnie nawet, nie wiem, od tyłu czy coś kręci aparatem. Więc ja nie będę robić takich rzeczy.
I dlatego nie będę pokazywać takiego Nowego Jorku, czy nie będę podchodzić i pokazywać, słuchajcie, worek śmieci leży na ulicy, albo gonić szczura, no bo to też nie o to chodzi. Więc nie, no ja takich rzeczy nie będę robić. I jeżeli chodzi o Nowy Jork, trzeba tam być po prostu tolerancyjnym, otwartym i bez uprzedzeń tam na pewno pojechać do ludzi. Wtedy sam się na pewno odnajdziemy. Co warto zobaczyć na Brooklynie? Warto oczywiście przejść przez Brooklyn Bridge, pobyć na Dumbo z pięknymi widokami na Manhattan. Warto pojechać na Williamsburg, gdzie jest bardzo dużo kawiarni, restauracji, vintage shopy, second handy, bardzo fajna atmosfera. Bushwick i zobaczyć murale. Właśnie odwiedzić to Transit Museum, o którym wspominałam, gdzie są te zabytkowe wagony metra. Pojechać na Greenpoint, gdzie jest tu również historia Polaków mieszkających tam od dawna. Wiadomo, Polaków już tam jest mniej, ale nadal są polskie restauracje i dużo polskich akcentów. Prospect Park i w ogóle bardzo dużo parków. Polecam tutaj mój film, nagrałam film o tym, co robić na Brooklynie i jest tam sporo tipów i ciekawostek. Jakie aplikacje pomogą w poruszaniu się po Nowym Jorku? My głównie korzystamy z Google Mapsa. I jeżeli chodzi o metro i o wszystko z Google Mapsa i jest to super. Planujecie kiedyś spróbować City Climb na Edge? Ja w ogóle, słuchajcie, nawet w tym roku chciałam. City Climb to jest po prostu, tutaj możemy dać jakieś zdjęcia, przebitki. Jak wpiszecie sobie Edge City Climb, nawet na YouTubie to wychodzi, co to jest, to po prostu jesteśmy tak przywiązani. Chodzimy nad tym tarasem widokowym jeszcze na górze, na budynku. Mamy takie liny, możemy się tak, wiecie, rzucić do tyłu. Ja nie boję się takich rzeczy, ja kompletnie nie mam lęku wysokości. Na pewno bym się bała, bo wiecie, nie jest to naturalna sytuacja, ale na pewno nie jest tak, że ja na to patrzę i jestem jakaś wystraszona, tylko raczej by to wszystko, myślę, bym to jakoś w miarę przeżyła, bo jakoś mnie nie przeraża ta cała wizja, ale na pewno gdybym chciała pójść, to chciałabym pójść z kimś, żeby było fajnie, raźnie, żeby były jakieś super wspomnienia, a Maciek w życiu na takie coś nie pójdzie, bo Maciek ma ogromny lęk wysokości i tak samo ja nawet może bym się zdecydowała na helikopter, gdyby ktoś ze mną poszedł, ale też nie chciałam iść sama, a Maciek też w życiu na to nie pójdzie. On ma lęk wysokości taki, że on czasem właśnie na balkonie, jak patrzy w dół, czy na przykład jak jedziemy jakimiś nawet ruchomymi schodami do góry, to on się boi, więc on raczej by ze mną nie poszedł na to, a ja bym jednak chciała z kimś iść, żeby po prostu było fajniej, raźniej, śmiesznie. Też ja nie mam dużego parcia na tego typu atrakcje i jak nawet myślałam o tym City Climb, to mówię, o fajnie, zrobią mi jakiś filmik, zdjęcia dodam. A to zawsze sobie, wiecie, trzeba tak pomyśleć, czy robisz to dla siebie, bo chcesz, robisz to dla kontentu, żeby czymś się pochwalić, jakimś zdjęciem czy filmikiem w internecie, tak samo jak ja bym tak sobie myślała, o, ludzie mają takie fajne zdjęcia z tego helikopteru, jak sobie tam, nie wiem, nogi mają spuszczone i na dole mają miasto i jakieś fajne zdjęcie. No to nie, no ja muszę sobie powiedzieć, że co mogę robić dla siebie, żeby ja się czuję komfortowo, a co zrobię tylko dlatego, żeby na przykład się tym pochwalić na Instagramie czy na YouTubie i to chyba nie było to dla mnie. Może kiedyś to zrobię właśnie jak będę miała z kim, może kiedyś pojadę z jakąś koleżanką, może kiedyś, nie wiem, właśnie ktoś może będzie chętny, żeby ze mną na to pójść. Co potrzeba na wjazd do Stanów poza Estą? Ważny paszport, który będzie ważny jeszcze 6 miesięcy do przodu. City Pass, czy to się opłaca? O tym mówiliśmy, musicie to sobie policzyć, musicie zobaczyć, jakie atrakcje chcecie zobaczyć, ale ten Sightseeing Pass, jak wybierzecie dni albo atrakcje, możecie sobie zobaczyć, ile kosztuje konkretna atrakcja, ile będą kosztowały wszystkie razem. Jest to do policzenia, ale myślę, że na pierwszy raz, jak macie dużo atrakcji do odhaczenia, na pewno się to opłaca. Ile kosztuje taksówka z JFK? My płaciliśmy około $80 i to było już z podatkiem i też z takimi jakimiś tam chyba dodatkami za przejazd tunelem czy mostem czy coś takiego. Tatuaż w Nowym Jorku, jaka jest cena i jak się umówiłam? Tak jak niektórzy już może z Was wiedzą, w Nowym Jorku sobie zrobiłam tatuaż. Pokazywałam to na Instagramie, moją wizytę w studiu tatuażu. Tu gdzieś Wam zostawiam mój Instagram, dużo pokazywałam te rzeczy z Nowego Jorku, są tam wyróżnione relacje na Insta Stories, więc oczywiście Was zachęcam do odwiedzenia, bo tam jestem tak cały czas na bieżąco. Ja zrobiłam sobie tatuaż w miejscu, które się nazywa Noble Art New York. Tu też gdzieś damy Instagram. O, wygląda on tak. Noble Art New York. Znalazłam po prostu na Instagramie ich i jakoś tak spodobały mi się niektóre tatuaże. No i umówiłam się przez WhatsApp. Tam się umawia się przez WhatsApp. Pisze się, jaki chce się tatuaż, wysyła się jakieś zdjęcie tam, nie wiem, na Pinterestie jakiś przykład. No i oni to wyceniają, umawiamy się na konkretną godzinę i trzeba wpłacić zaliczkę. Jaka jest cena tatuażu w Nowym Jorku? Jak wszystko w Nowym Jorku, bardzo, bardzo duża. Ja nie mam doświadczenia w tatuażach, bo jedyny tatuaż, który miałam wcześniej, to jest ten kluczyk, który sobie zrobiłam po prostu z przyjaciółkami, które ma Ewa i które mają w ogóle wszystkie też dziewczyny, które mogliście poznać na przykład we vlogu z Lizbony. I my wszystkie mamy ten kluczyk. Ja nigdy nie byłam jakoś bardzo tatuażowa, nie marzyłam o tatuażach. Podobają mi się u innych, ale sama bym nie chciała mieć jakichś dużych, więc myślałam o jakimś malutkim tatuażu. I mój malutki tatuaż jest tutaj. I uwaga, czy go będzie widać? Najwyżej Wam dogram jeszcze jakąś przebitkę albo pokażę zdjęcie. To jest tatuaż, który jest napisane I heart NY. Heart jak serce. Wiecie, jak jest ten taki typowy, klisze, wyświechtany logo
I Love New York, czyli I Serce NY. I to jest po prostu coś takiego, tylko zamiast narysowanego serca jest słowo heart. I nie wzięłam tego znikąd, wzięłam to stąd, że jeden z moich ulubionych odcinków Seksu w Wielkim Mieście, który pokazuje bardzo miłość do Nowego Jorku, to też był odcinek, który był już kręcony po tych wydarzeniach 11 września. On się właśnie tak nazywa, I Heart NY. No i ja zrobiłam sobie właśnie taki malutki napis tutaj. Wygląda trochę jak napisany długopisem i uwaga, ten tatuaż kosztował $200. No więc tak, takie są ceny w Nowym Jorku, ale mam pamiątkę na całe życie i o to mi chodziło, żeby to zrobić tam. Wiecie, cała zabawa i cały ten sentyment jest w tym, że właśnie zrobiłam go tam, zrobiłam go na Manhattanie, w studiu tatuażu, a nie tutaj. Więc to jest, w tym jest cała zabawa. Przez to musiałam zapłacić kilka razy więcej, ale mam pamiątkę. Pytaliście o pamiątki z Nowego Jorku, to jest to pamiątka również, którą przywiozłam. Największe odkrycie ostatniego wyjazdu, też tak z Maćkiem rozmawialiśmy, stwierdziliśmy, że chyba największym odkryciem jest ta wyspa gubernatorów, Governor's Island, dlatego, że my tam nigdy nie byliśmy, nigdy nas tam nie ciągnęło, nigdy jakoś nie byliśmy super chętni, żeby tam pojechać, a jak pojechaliśmy, to byliśmy właśnie zachwyceni tą atmosferą tam. Były piękne widoki, była cisza, spokój, poza tymi helikopterami, które tam latały na górze. Nawet moi rodzice, którzy właśnie mówią, że a, ten Nowy Jork takich nie kręci, bo oni wolą właśnie jakąś naturę, wolą właśnie jakieś takie innego typu wyjazdy, to powiedzieli, że fajnie, fajnie na tej wyspie. Moja mama mówi, ja bym mogła pojechać na tą wyspę i tylko tam siedzieć. No więc nawet im się to spodobało, więc myślę, że to było takie odkrycie. Wyszło długie to Q&A, ale mam nadzieję, że odpowiedziałam na wiele waszych pytań. Jeżeli coś wam się jeszcze urodziło, coś wam się jeszcze nasunęło w trakcie tych pytań, w trakcie tych odpowiedzi moich, to oczywiście czekam na was w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Kolejny raz byłam w Nowym Jorku, zrobiłam, myślę, dla was fajną serię. No a przed nami kolejne filmy, kolejne vlogi, więc jeżeli chcecie za tą serię jakoś mi podziękować, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. No i napiszcie coś może miłego w komentarzu. Mi jest zawsze bardzo oczywiście miłe, jak czytam wasze opinie. I widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa!